Przejdę od razu do sedna. The Legend of Zelda Breath of the Wild to najlepsza część serii od czasów Majora's Mask. Moim zdaniem jest lepsza niż Wind Waker, a miażdży Twilight Princess i Skyward Sword. To zarówno wielki powrót do korzeni serii, jak i spory kamień milowy w jej rozwoju. Jest wypełniona wszystkim, co było najlepsze w poprzednich częściach i pozbawiona niemal wszystkiego, co było frustrujące. Nowa Zelda bierze przykład z najlepszych gier z otwartym światem i przerabia na swoją modłę. I pomimo tego, że w rezultacie ma kilka własnych, charakterystycznych tylko dla siebie wad, udaje jej się faktycznie zmienić formułę Zeldy i ulepszyć pod kilkoma względami. Fabuła jest również jedną z najlepszych i najlepiej opowiedzianych w całym cyklu. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji zagrać, kup lub pożycz Wii U, Switcha, nie obchodzi mnie jak, ale powinieneś doświadczyć tej gry. Chciałbym w tym miejscu podziękować Tomkowi z kanału Operacja Panda za pożyczenie konsoli i dwóch gier, z czego jedną będę musiał jeszcze przejść. Zerknijcie na jego kanał w wolnym czasie, miły człowiek i dobre materiały. Powiem wam szczerze, że w momencie, kiedy gra była pierwszy raz zapowiadana, miałem spore obawy. W przeciągu kilku ostatnich części Zelda robiła się trochę za bardzo konwencjonalna i nudna. Szczególnie w Skyward Sword, gdzie przygoda stała się bardzo liniowa, a nasz bohater po prostu wędrował od jednego punktu do drugiego, jakby to był jakiś Luna Park. O nowej Zeldzie pierwszy raz dowiedzieliśmy się 23 stycznia 2013 roku podczas Nintendo Direct. Eiji Aonuma, który odpowiada za serię od pewnego czasu, opowiadał, jak to najważniejszym postanowieniem przy tworzeniu nowej części było rozbicie starych konwenansów, które zrobiły się strasznie przewidywalne. Tak właściwie to wiele z tych utartych tradycji wiązało się z ograniczeniami poprzednich gier, tak jak automatyczny skok został wymyślony z powodu dość zawodnej kamery, albo konieczność tworzenia świata poprzez łączenie ze sobą mniejszych plansz, co jest oczywiście związane z ograniczeniami pamięci konsoli. Hasło odrzucenia konwencji pozwoliło nie tylko na pozbycie się tych archaicznych i już niepotrzebnych mechanik, ale i pozwoliło twórcom na swobodne eksperymentowanie nad fabułą i bohaterami. Na przykład jeden z wcześniejszych konceptów przedstawiał inwazję kosmitów. Ostatecznie postanowiono zrobić coś na kształt pierwszej Zeldy, ale tak jakby była robiona dzisiaj. I tak powstała gra, która wydaje się być w równym stopniu potomkiem The Elder Scrolls, jak i Ocarina of Time i pierwszej Zeldy. Breath of the Wild to RPG z otwartym światem, z tą różnicą, że jest to system RPGowy oparty niemal wyłącznie na alchemii, zarządzaniu swoim ekwipunkiem i dwoma współczynnikami, które rozwijamy w inny sposób niż tradycyjne levelowanie. A wraz z odejściem tradycyjnej formuły pożegnano się z ikonicznym strojem Linka. Wciąż możesz go dostać, ale będzie to wymagało przejścia absolutnie wszystkich dungeonów w grze albo wydaniem dodatkowych środków na plastikowy szmelc, z czego nie jestem do końca zadowolony. To znaczy, cieszę się z ogromnego wyboru przeróżnych strojów i zbroi, ale mimo to wolałbym mieć opcję założenia tej klasycznej czapki od samego początku. Nazwanie Zeldy RPG-iem to zawsze kontrowersyjna kwestia. Ale przynajmniej ta Zelda oferuje więcej sposobów na odgrywanie roli czy więcej głębi w przygotowaniach przed każdą walką niż niektórzy bardziej mainstreamowi przedstawiciele tego gatunku, więc czemu właściwie nie? Praktycznie od samego początku, jak tylko odpalimy grę, możemy zobaczyć ogromną różnicę pomiędzy Breath of the Wild a ostatnimi częściami serii. Mamy tylko jedną osobę, z którą możemy sobie porozmawiać. Nie ma wielkiego prologu, w którym musisz odebrać ubranie od babci albo zaganiać kozy. Jeśli w tej Zeldzie chcesz coś dostać, będziesz musiał sam sobie na to zapracować. Nawet koń nie jest tym razem czymś otrzymywanym fabularnie. Będziesz musiał go znaleźć, zakraść się, złapać i ujarzmić. Hyrule jest teraz bardziej rozległe niż kiedykolwiek, z mapą 1,5 razy większą niż ta znaleziona w Skyrim. I to po prostu cudowne, ile wolności daje ci ten świat. Jeśli coś widzisz, prawdopodobnie możesz tam pójść. Link może wspinać się po niemal każdej powierzchni, zużywając swoje kółko staminy, dzięki czemu można wspiąć się na każdy szczyt. Powtarzam, można wspiąć się na każdy szczyt. You can walk all the way to the top of that mountain. Przez to, jak gra została skonstruowana, naprawdę czujesz się, jakbyś wędrował po dzikich terenach. Każdy rejon ma swój własny ekosystem i inne temperatury zależne od pory dnia, co zmusza cię do szukania cienia, ognia, zmiany ubrania albo zjedzenia czegoś gorącego.
Mamy też zjawiska atmosferyczne. Nie jest na przykład mądrze machać dookoła metalową halabardą w trakcie burzy, bo możesz oberwać piorunem. Ale możesz też wykorzystać ten fakt, rzucając czymś metalowym w przeciwników. Podobnie jak w grach takich jak Morrowind, możesz wyruszyć na walkę z głównym bossem prawie od razu, uzbrojony w połamany patyk, stare gacie i pokrywkę od garnka jako tarczę. Oczywiście słyszysz ostrzeżenie, że byłoby to dość nieostrożne i lekkomyślne, lepiej żebyś wybrał tę łatwiejszą, tradycyjną ścieżkę, ale nie ma żadnej odgórnie nałożonej ściany, która by ci tego zabraniała. I to kompletnie wykonalne możesz znaleźć w necie gameplaye przedstawiające cały proces. Wymaga po prostu dużej zręczności i ogromnej wiedzy na temat świata, żeby zrobić bez problemu. Nigdy nie będzie takiego momentu, w którym musisz się wycofać, bo nie odwiedziłeś jakiegoś dungeona i nie masz odpowiedniego młota czy butów. W pewnym sensie jest to powrót do filozofii z pierwszej części cyklu, gdzie również mogłeś podróżować po prawie całej mapie niemal od samego początku, jeśli wiedziałeś, co robisz. Intencją twórców było, żebyś nie wiedział, żebyś błądził, umierał, konsultował się z przyjaciółmi. Pomimo tego, że kilka miejsc było zablokowanych, dopóki nie znalazłeś odpowiedniego przedmiotu, gra wprost ci nie mówiła, czego właściwie potrzebujesz i co jest użyteczne. To wszystko przyszło dopiero z premierą A Link to the Past, które rozpoczyna najbardziej znaną formułę Zeldy. Ale twórcy Breath of the Wild nie patrzyli wyłącznie na to, co działo się w przeszłości serii. Gra korzysta również z doświadczeń innych tytułów ze swojego gatunku. Kiedy stajniarz tłumaczył mi, że mogę zawołać mojego konia gwizdaniem, ale nic to nie da, jeśli nasz wierzchowiec jest zbyt daleko, czułem się, jakby gra wprost wbijała szpilę trzeciemu Wiedźminowi i trochę nonsensownej mechanice płotki. Mamy też szybką podróż i punkty zaznaczone na mapie. Ale zostało to wszystko zrobione w dość mądry i nieinwazyjny sposób. Osobiście radziłbym je wyłączyć, gdyż nie są do niczego potrzebne, a gra daje ci wystarczającą ilość podpowiedzi w terenie. Ale nawet jeśli je sobie zostawisz, nie prowadzą cię do każdego etapu zadania i przynajmniej nie rysują ci najkrótszej ścieżki. Jedyne co robią, to oszczędzają ci czas przy najnudniejszych częściach questu, powracaniu do osoby, która zleciła i tak dalej. Jeśli dotrzesz do specjalnej wieży w Nowym Rejonie, zostanie odblokowana ci jego detaliczna mapa, która nie pokazuje ci lokacji świątyń, które musisz znaleźć, miast ani nawet questów. Nawet jeśli jakaś postać podpowiedziała ci, gdzie mniej więcej znajduje się ten konkretny punkt, który cię interesuje, będziesz musiał spędzić kilka chwil studiując mapę, żeby znaleźć na niej coś interesującego. To buduje naprawdę fajną relację pomiędzy światem a graczem. I to nie jest GPS, to autentyczny plan, który musisz zrozumieć, inaczej i tak się zgubisz. Ale dzięki możliwości wspinania się po niemal każdej powierzchni i szybowania z wyższego punktu na latawcu, w żadnym momencie nie czujesz się ograniczony tym, jaką ścieżkę do celu chcesz obrać. Breath of the Wild ma pewną ilość pustej przestrzeni, która moim zdaniem jest potrzebna w takiej grze, przynajmniej jeśli jest ustanowiona w pseudo-średniowiecznym settingu fantasy. Jeśli mamy zbyt dużo interesujących lokacji dookoła, cały świat wydaje się być ciasny i sztuczny. Jeśli zaś możemy odczuć drogę z jednej lokacji do drugiej, wtedy posiadanie konia jest faktycznie ułatwieniem, a radość ze znalezienia czegoś wartościowego jest o tyle większa. Eksploracja nie ma sensu, jeśli cały czas znajdujesz interesujące miejsca i przedmioty, ale jeśli tej pustej przestrzeni jest zbyt dużo, gra może zwyczajnie zacząć robić się nudna. Myślę, że najlepiej jest wtedy, kiedy gracz przez cały czas jest przekonany, że za rogiem może kryć się coś wartego uwagi. Choć nie zawsze to dostaje, oczywiście. Moim zdaniem tylko kilku grom udało się trafić w tę równowagę i Breath of the Wild na szczęście jest jedną z nich. Mapa jest świetnie przemyślana. Twórcy robili wewnętrzne testy, żeby zbadać najbardziej oczywiste i najbardziej uczęszczane ścieżki przez większość graczy. A we wszystkie mniej odwiedzane i mniej oczywiste punkty wstawiali różne sekrety, dzięki czemu prawie zawsze eksploracja każdego zakątka mapy jest opłacalna. Wszystkie istotne przedmioty dostajesz na samym początku gry, w sekcji, którą mógłbyś nazwać czymś w rodzaju tutoriala. Tym razem są to runy, zainstalowane przez magiczną maszynę do espresso na twojej Shaker Slate, futurystyczno-magicznym Pip-Boyu, który obsługuje zarówno przedmioty generowane ze światła, runy, jak i twoją podręczną mapę czy kompendium świata. Kompendium, które uzupełniasz cykając potworom, ekwipunkowi i postaciom fotki, z którymi oczywiście możesz sobie walnąć selfie, dlatego że czemu nie. Gotowanie i alchemia to kluczowa mechanika gry.
W świecie możesz znaleźć całą masę różnych składników. Czy to po prostu rosnących gdzieś tam na uboczu, czy wypadających z umierających istot. Z tych składników możesz później pichcić sobie specjalne potrawy albo eliksiry. Jest to system, który nie wymaga od ciebie zbierania jakichkolwiek przepisów, choć te istnieją, jeśli jesteś zainteresowany. Zazwyczaj wystarczy znajomość kilku podstawowych zasad na temat tego, jakie z nich najlepiej mieszać ze sobą. To nie oznacza, że możesz to robić kompletnie przypadkowo. Każdy składnik ma swoje własne unikalne efekty, które mogą się nawzajem negować. Ale koniec końców, to chyba mój ulubiony system alchemii w jakiejkolwiek grze, pozwalając ci przygotować eliksiry i potrawy kompletnie intuicyjnie, bez zapamiętywania jakichkolwiek długich formuł. Ta metoda może spokojnie przejąć całą grę i zastąpić zdobywanie kolejnych serduszek, bo zawsze możesz upichcić sobie potrawę tymczasowo dodającą ci staminy lub życia, chroniącą przed określonymi żywiołami, poprawiającą atak albo obronę. Gra wymusi na tobie, żebyś szybko stał się łowcą i zbieraczem. Będziesz nie tylko polować na dziką zwierzynę, ale szukać specjalnych trufli czy jaszczurek i żab do odpowiednich eliksirów. To wszystko jest dla Linka niemal tak samo ważne jak dla Geralta. Jedno, co zostało naprawdę drastycznie zmienione, to dungeony. Dungeony to coś, czego spodziewałeś się w każdej kolejnej Zeldzie. Zazwyczaj to labirynty, w których musisz znaleźć kompas, mapę, kluczowy przedmiot i pokonać bossa. Jak do tej pory, zabawa polegała przede wszystkim na zorientowaniu się w przestrzeni. Część dróg jest zamkniętych, albo dosłownie, na kłódkę, albo są zagrodzone przez jakieś elementy otoczenia, które można ominąć, wykorzystując przedmiot znaleziony w głębi danego lochu. Może to być hak, bumerang, bomby, cokolwiek. Generalnie cały urok klasycznych lochów w Zeldzie polegał na tym, że każdy z nich to był jak mała, miniaturowa Metroidvania, pozwalając ci na dostęp do niektórych pomieszczeń od razu, ale drażniąc twoją ciekawość zamkniętymi drzwiami. Później ta ciekawość mogła być zaspokojona podwójnie dzięki uzyskanemu przedmiotowi i zrozumieniu projektu poziomu. W Breath of the Wild mamy dwa rodzaje dungeonów, kaplice i święte mechaniczne bestie. Cztery kaplice musisz przejść w ramach miękkiego tutoriala, aby uzyskać wszystkie przedmioty, a pozostałych 116 to opcjonalne wyzwania, które możesz swobodnie zignorować. To jakby miniaturowa wersja standardowego dungeonu, zazwyczaj zawiera jedną lub dwie komnaty z zagadkami, a czasami będzie to pojedynek z trudnym przeciwnikiem, innym razem samo dojście do kapliczki jest zwieńczeniem jakiegoś questa, będącego na tyle wielkim wyzwaniem, że otrzymasz wygraną, jeśli tylko znalazłeś się w środku. Pod koniec każdego z tych wyzwań dostajesz spirytualną kulkę, a jeśli uzbierasz ich 4, możesz wymienić je na poszerzenie swojej staminy lub dodatkowe serduszko, skutecznie zastępując kawałki serca z poprzednich gier. I większość z nich jest całkiem przyjemna, nie męczą cię tak, jak to potrafiły robić niektóre klasyczne dungeony z poprzednich gier. Jedyne z nich, które są naprawdę irytujące, to te używające żyroskopu. Ruchy twojego pada niezbyt dokładnie przekładają się na ruchy poruszanego obiektu. Boskie mechaniczne bestie to dungeony motywowane fabularnie, które są również opcjonalne. Zależnie od tego, ile z nich przejdziesz, finałowa walka będzie o tyle łatwiejsza. One bardziej przypominają klasyczne zeldowe lochy, ale też nie do końca. Rozkład tych machin również wymaga zorientowania się w przestrzeni, a dodatkowo każdy z nich oferuje jakąś opcję manipulowania poziomem, co przypomina mi przynajmniej kilka lochów z poprzednich gier. Naszym zadaniem jest znalezienie określonej ilości terminali i zresetowanie bestii, co z kolei oznacza walkę z bossem. Ze względu na fakt, że możesz je przejść w dowolnej kolejności i nie oferują żadnych dodatkowych przedmiotów koniecznych do pokonywania innych zagadek, jest pewien limit tego, jak bardzo długie i skomplikowane mogą być. I to czyni je lekkim rozczarowaniem, bo każdy możesz spokojnie przejść w jakieś pół godziny czy 40 minut za pierwszym razem. Pod koniec dostajesz umiejętności, które znacznie ułatwiają, ale ponownie nie są konieczne do przejścia gry. Z nimi też trzeba być ostrożnym, bo ilekroć ich użyjesz, musisz czekać, aż naładują się ponownie. I to jest jeden z tych elementów Breath of the Wild, gdzie wydaje mi się, że troszeczkę wylano dziecko z kąpielą. Naprawdę lubię zeldowe dungeony i wydają mi się tak samo esencjonalne dla serii, co eksploracja. Wracając jeszcze na moment do pierwszej Zeldy, tam jednym z największych wyzwań było znajdowanie sekretów, specjalnych sklepów czy lochów. I wydaje mi się, że oddanie tego ducha pierwszej gry było priorytetem. Równocześnie system lochów przemodelowano na coś zupełnie innego i nie jestem do końca pewien, czy to jest coś, czego chciałem.
W poprzednich grach miałeś wyraźne poczucie postępu i rozwoju postaci wraz z powiększającym się ekwipunkiem. I Breath of the Wild na pewno z czasem zyskujesz lepszy rynsztunek. Mocniejsze tarcze, zbroje, miecze. Ale twoje interakcje ze światem pozostają z grubsza takie same. I to była cena zrobienia z Zeldy prawdziwej gry z otwartym światem. Podoba mi się, że seria się zmienia, że nie stoi w miejscu, ale chciałbym mieć kilka opcjonalnych przedmiotów ze starych Zeld, które wciąż mogłyby działać tak samo, jak hookshot, który mógłby być użyty do łapania oddalonych krawędzi. Przynajmniej dla mnie jednym z najprzyjemniejszych aspektów klasycznych Zeld były nowe, zaskakujące interakcje z otoczeniem, możliwe tylko dzięki nowemu ekwipunkowi. Jest kilka innych przedmiotów pełniących podobną funkcję, ale nadal funkcjonujących jako przeciętna broń, nawet jeśli mają inne, główne zastosowanie. Jak Korokliff, który generuje wiatr do podróżowania na tratwie, albo pochodnia, która pozwala przenieść ogień z jednego miejsca do drugiego. Kwestia tego, który z tych systemów jest lepszy, to w dużej mierze kwestia gustu. Nie mówię tego nawet jako jakąś wielką wadę, po prostu przy tak drastycznej zmianie formuły gry możesz stracić kilka podstawowych elementów, które do tej pory wydawały się nierozłączne. Pewnym rozczarowaniem jest różnorodność przeciwników, która tym razem wydaje się być wyjątkowo mała. Mamy kilka bestii, których nie widzieliśmy od naprawdę dawna, jak Lynel, który w tej grze ma swój trójwymiarowy debiut, ale ogólny bestiariusz wydaje się być mniejszy niż na przykład w Okarynie. Tak, każdy z nich ma kilka wariantów zależnych od koloru i żywiołu, ale wydaje mi się, że przez całą grę walczysz z tym samym zestawem Lizalfosów, Moblinów i Bokoblinów. Za to sztuczna inteligencja naszych adwersarzy to duży plus tej części. Po całym Hyrule porozstawiane są obozy, które możesz najechać dla uzupełnienia surowców lub nowych broni lub tym podobnych rzeczy. Jest wiele sposobów na podbicie takiego obozowiska, zaczynając od zwykłego użycia brutalnej siły, po bardziej subtelne sposoby z używaniem sprytnie podłożonych bomb lub elementów środowiska. I w tym całym podejściu bardzo pomaga ci zaimplementowana fizyka w grze, która jest bardzo dobrym połączeniem realizmu i czegoś, co jest po prostu praktyczne w grze wideo. Każdy podniesiony przedmiot zdaje się mieć odpowiednią wagę i reagować w odpowiedni sposób na bycie rozbijanym dookoła. Możesz nawet wywołać różne dziwne glitche, ale żaden z nich nie jest nieuczciwy względem gracza. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że często musisz zmieniać taktykę, gdyż nie możesz po prostu w kółko wrzucać te same bomby do obozowiska, dlatego że przeciwnicy zaczynają się uczyć, czym one są i co z nimi właściwie zrobić. Nowym ikonicznym przeciwnikiem w tej grze są strażnicy, Guardians. I oni są trochę jak Bimos z klasycznych gier. Gdyby Bimos mogli poruszać się na pajęczych nóżkach i wzięli wszystkie możliwe sterydy. I walka z nimi jest zawsze ciekawa, bo nawet doświadczony Link z dużą ilością serduszek może zginąć prawie natychmiast, jeśli nie jest ostrożny. Odrobinę kontrowersyjnym wyborem jest wytrzymałość przedmiotów. Prawie każda broń i tarcza w grze, z małym wyjątkiem w postaci Master Sword, łamie się z czasem. Nie ma żadnego sposobu na naprawę, zatem przez całą grę musisz myśleć, jakiej broni powinieneś użyć do pokonania jakiego przeciwnika. Są sposoby na ominięcie tego, czy nawet odzyskanie zniszczonego ekwipunku, ale są na tyle drogie lub irytujące, że będzie ci się opłacało zaledwie z kilkoma z nich. I o ile wolałbym, żeby bronie były przynajmniej odrobinę wytrzymalsze, rozumiem skąd to się wzięło. Przez to, że prawie każda broń jest łatwa do zniszczenia, często będziesz musiał ją zmieniać i dobierać indywidualnie do każdego z pojedynków. Nie możesz po prostu zdobyć najpotężniejszego miecza i paradować z nim przez całą grę. To z kolei uczy cię pewnej strategii i jest pewnym rodzajem wymuszonego mikrozarządzania, które z początku irytuje, ale potem szybko wchodzi ci w krew. Na szczęście po świecie jest porozrzucanych dość toporów, mieczy i tarcz, żeby zapasy nigdy właściwie się nie wyczerpały. Podoba mi się też sposób walki, który nagradza cię za odpowiednie obrane taktyki i refleks. Możesz odbijać ciosy i pociski za pomocą swojej tarczy, a jeśli odskoczysz w odpowiedniej chwili, możesz wykonać specjalny atak. Tak jak w każdej grze z otwartym światem, dostajesz całą masę zadań pobocznych. Część z nich jest prosta, ale niektóre z nich zajmą ci sporo czasu i choć nie dostajesz za nie żadnych punktów doświadczenia czy czegoś w tym guście, chcesz je wykonywać przez ten dodatkowy ludzki element. Przypominają mi trochę zadania z Majora's Mask, gdzie prawie każde z tych zadań pobocznych było osobną małą historyjką. I z Breath of the Wild jest podobnie, choć niestety nie są tak rozbudowane jak w Majorze.
I teraz chciałbym powiedzieć kilka rzeczy o fabule. Gra wyszła jakiś czas temu, ale rozumiem, jeśli ktoś chciałby uniknąć spoilerów. Zatem jeśli nie chcesz dowiedzieć się niczego na temat fabuły, przeskocz do tego momentu w filmiku. Na początku gry delikatny kobiecy głos budzi cię ze śpiączki. Po zebraniu swojego magicznego tabletu i kilku rozmowach ze staruszkiem z pierwszej części gry, szybko orientujesz się, że coś tutaj nie gra. Jedną z pierwszych lokacji w grze jest wierna rekonstrukcja rynku i świątyni czasu z Okaryny, ale w kompletnej ruinie. Wkrótce dowiadujesz się, że nowy zamek Hyrule, ten z Twilight Princess, został już opanowany przez Ganona, a staruszek nie jest nikim innym jak z duchem zmarłego króla. Link z kolei walczył już z wielką demoniczną świnią 100 lat wcześniej, ale poległ. Jego zniszczone ciało zostało przeniesione do tej komnaty, żeby zregenerował swoje siły. Motywem przewodnim opowieści jest żal i nostalgia. I to do mnie przemówiło podwójnie, bo to nie tylko odzwierciedla uczucia bohaterów, ale także graczy, którzy powracają do serii po latach. Cała historia zostaje nam przedstawiona w formie tych krótkich cutscenek, które odblokowujemy tylko wtedy, kiedy poświęcimy czas na dopasowanie zdjęć znalezionych w naszym magicznym tablecie do pejzaży przed naszymi oczami. Żadna z tych lokacji nie jest pokazana na mapie, zatem polegać będziemy bardziej na naszej wzrokowej pamięci, znakach drogowych i wskazówkach od przechodniów. Kolejność, w której będziesz te wszystkie miejsca znajdować, jest w dużej mierze dowolna i praktycznie cała historia jest opcjonalna, choć potrzebna do uzyskania pełnego endingu. W tych filmikach Zelda przedstawiona jest jak osoba na rozdrożach. Z jednej strony całkowicie pragnie poświęcić się swojej roli jako magiczna księżniczka, a z drugiej ma dość dużą inteligencję i interesuje ją wiedza, której nie może zagłębiać. Księżniczka ma duże problemy w odblokowywaniu swoich mocy, przez co ostatecznie ma ogromny żal do siebie samej, który wyładowuje na Linku. Z czasem zyskuje coraz to większą sympatię do przyznanego jej rycerza i w kilku miejscach jest nam wyraźnie zasugerowane uczucie, ale w taki bardzo delikatny sposób. Przez to, że fabuła jest opowiadana wyłącznie w tej formie, gracz ma prawo kompletnie ją zignorować albo interpretować na swój sposób, jeśli go nie interesuje. To tak, około 100 lat wcześniej wszyscy w Hyrule spodziewali się, że prędzej czy później Ganon musi wrócić, więc wykopali magiczne machiny znane jako strażnicy i boskie bestie. Strażnicy mieli być pierwszą linią obrony, a boskie bestie to wielkie, kamienne roboty, których zadaniem było strzelanie laserami w Ganona, jakby ten zechciał podłożyć się pod cel. Wybrano szereg czempionów reprezentujących każdy z ludów zamieszkałych w Hyrule do obsługi każdego z nich. Link był z kolei wybrany przez Master Sword i jego zadaniem było wbicie tego miecza prosto w czoło odwiecznemu złu. Czego nikt właściwie się nie spodziewał, to że w ostatniej chwili wielki magiczny dzik przejął kontrolę nad strażnikami i wszystkimi boskimi bestiami, zabijając przy okazji niemal wszystkich czempionów. W ostatniej chwili Zelda odkrywa w sobie Triforce i udaje jej się uwięzić króla demonów wewnątrz zamku Hyrule, gdzie spoczywa do tej pory. Twoje zadanie to wrócić na miejsce i dokończyć walkę. Fabuła w grach tego typu jest trudna do zrobienia. Najtrudniejsze jest zaznaczenie sprawczości gracza. Często krytykowanym dysonansem poznawczym jest fakt, że w grach takich jak Trzeci Wiedźmin, Fallout 4 czy Skyrim, nasz bohater dostaje natychmiastową motywację wymagającą pośpiechu. Zaginione dziecko, nadciągająca apokalipsa itd. Ale kiedy tylko gracz przejmuje kontrolę nad Herosem, zajmujesz się budowaniem domków, przeszukiwaniem opuszczonych domków, czy graniem w Yu-Gi-Oh! Niektóre gry robią to lepiej, a inne gorzej, a Fallouty Bethesdy robią to zdecydowanie najgorzej. I Zelda też o mało co nie wpadła w tę samą pułapkę. Jednakże, z racji tego, że twoja śpiączka trwała 100 lat, walka właściwie już dawno skończyła się impasem. Ganon wciąż żyje i panuje na zamku, ale moc Triforce go tam na razie trzyma od jakiegoś stulecia, zatem nie ma zagrożenia, że wszyscy umrą lada moment. Dodatkowo zostało powiedziane, że twój sen znacznie cię osłabił, zatem wszystko co robisz, wyszukując dungeony, pokonując sidequesty, przygotowujesz się do walki z wielkim demonicznym dzikiem. Nie ma pośpiechu, bo wszystko co było do stracenia, już straciłeś, zanim gra właściwie się zaczęła. Opowieść, która jest przed nami snuta, wydarzyła się stulecie wcześniej. Dzięki temu Zeldzie udaje się to, z czym trudzi się wiele gier tego typu. Zapewnienie odpowiedniego kontekstu do wędrówki po takim wielkim świecie i równoczesne opowiedzenie pełnej, satysfakcjonującej opowieści, której głównym bohaterem byłby gracz.
Mam jedną uwagę dotyczącą tej fabuły i wiąże się ona z osadzeniem gry na większej osi czasu i zdaję sobie sprawę z tego, że zeldowa chronologia to kompletny nonsens, nagadałem się troszeczkę tutaj. I podoba mi się też to, że twórcy jak gdyby troszeczkę to zignorowali i dali podpowiedzi, że akcja gry może ma mieć miejsce w każdej z trzech równoległych rzeczywistości, które istnieją w zeldowej chronologii. Ale ja nie o tym. Impa może ci opowiedzieć historię, skąd wzięli się Guardianie. Okazuje się, że 10 tysięcy lat wcześniej starożytni mieszkańcy Hyrule zbudowali jej boskie bestie, żeby walczyć z Ganonem. Ludzie potem zapomnieli o tej technologii, albo z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu odrzucili ją kompletnie. To by ustawiało akcję Breath of the Wild przynajmniej 10 tysięcy lat po wydarzeniach z Twilight Princess, bo mniej więcej znamy biografię Ganona. Dlaczego w takim razie wciąż mamy ruiny lokacji z tej gry i z Ocarina of Time? Ale pamiętajcie, to drobne problemy, które funkcjonują raczej poza samą grą i nie mają większego wpływu na samą rozgrywkę. Bo pomijając ten niefortunnie rzucony czas, 10 tysięcy lat, podoba mi się, jak gra wizualnie odnosi się do poprzednich części w niemal każdy możliwy sposób. Przed zamkiem na przykład możemy znaleźć pozostałości po Lon Lon Ranch z Ocarina of Time. Muzyka stanowi idealny akompaniament do wybranego motywu i dynamicznie zmienia się zależnie od temperatury, pory dnia, pogody, lokacji, akcji. Przez większość gry słyszymy bardzo delikatne aranżacje na pianinie, które okazjonalnie zmieniają się w grobową ciszę i słyszymy wyłącznie tempo naszych kroków i okoliczną przyrodę. Każde z miast posiada swój własny motyw muzyczny, który często nawiązuje do poprzednich gier. Goron City i Zora's Domain przywodzą na myśl Ocarina of Time, Rito Village przypomina Dragon Roost Island z Wind Waker, a Kakariko jest przedstawione jako dom Sheika, odpowiedników ninja w tym świecie i muzyka towarzysząca temu miejscu jest również wypełniona japońskimi instrumentami. Wiele przedmiotów i miejsc, które gra określa jako starożytne, jest oparta na okresie japońskiej historii znanym jako Jomon, a Sheika i ich demoniczny odpowiednik Yiga Clan to po prostu dwa rywalizujące ze sobą klany ninja. Zaś wszystkie elementy świata w ruinie nawiązują do bardziej tradycyjnego dla fantasy późnego średniowiecza, który już widzieliśmy we wcześniejszych częściach serii. Mamy zatem interesujący miks świata zachodu i wschodu, ale to jeszcze bardziej wzmacnia poczucie, jakbyś został przeniesiony do wnętrza baśni. Ukończenie The Legend of Zelda Breath of the Wild pozostawia ten dobry niedosyt, gdzie chciałbyś zobaczyć i doświadczyć więcej. Przez te liczne zmiany nie zawsze czujesz się, jakbyś grał w Zeldę, ale kiedy uda ci się dotrzeć wreszcie do tego ostatniego miejsca, do zamku Hyrule, kiedy słyszysz tę doniosłą orkiestrę w tle, o tak, to jest wciąż Zelda. Nie muszę już na tym etapie mówić, że The Legend of Zelda Breath of the Wild jest wyśmienitą grą, bo inni już o tym powiedzieli niezliczoną ilość razy. Od siebie mogę tylko dodać, że dawno nie bawiłem się tak dobrze przy którejkolwiek z Zeld. Niestety wydaje mi się, że Breath of the Wild spotka los podobny jak Ocarina of Time, czy do pewnego stopnia A Link to the Past. Czyli będzie to gra przełomowa, która zmieni w tej serii bardzo dużo, ale następne części udoskonalą wiele poszczególnych elementów, przez co po latach nie będzie robić już tak dużego wrażenia. To właściwie sprawia, że jeszcze bardziej jaram się następnymi możliwymi częściami, bo jeśli następna część będzie dla Breath of the Wild tym, czym Majora's Mask była dla Ocarina of Time, no to nie mogę się doczekać. Dzięki za uwagę, dobranoc.